Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Goat Simulatora. Dokładnie tak, jeżeli cieszę, że kolejny odcinek Goat Simulatora wlecia na kanał, to koniecznie zostawcie lajka oraz suba na kanale. Moi drodzy, lecimy sobie zaraz z naszą szaloną, wesołą kozą, ale najpierw musi wlecieć intro, więc 3, 2, 1, go! Intro! Stwierdziłem, że nasza koza jest troszeczkę nudna. To jest taka bardzo klasyczna i możemy coś z tym zrobić, bo mamy bardzo dużo możliwości kustomizacji. No i myślę, że zaczniemy sobie od... O kurde, ty... Można być świnią! Najpierw weźmy sobie tutaj... ty hantla to bym chciał. Ile? 1000? A muszę przetrzymać, dobra, mam teraz hantla. Będę przepotężną kozą. Tu jest w ogóle jeszcze ciężka sztanga, ty, to jest... Na razie na spokojnie, na razie hantel będzie odpowiedni. Dobra, plecy, co tu, kurde... Jakiś, dobra, nieważne, kopyta. O, różowe kalosze, to jest to, co ja potrzebuję. I o, farbowanie możemy sobie zmienić, patrzcie to. Będę dzisiaj różową, przepotężną kozą w różowych kaloszach, dokładnie tak. To jest, myślę, że tak, to co to jest? Menorowe rogi. Dobra, bez przesady, jak to sytuacja, jeżeli chodzi o misję, zobaczmy sobie. Odbij się na trampolinie 10 razy, jakieś tam inne, dobra, a jakby damy radę. No i tutaj wydarzenia. Ogródkowa technologia na oliw maszynę, cokolwiek to znaczy i gdziekolwiek to kurczę jest. Teraz patrzcie to! A, jestem normalnie różową kozą, słuchaj, która ma hantla w głowie, taki jestem. Po jaki ja skoczny jestem, widziałeś to? Dobra, elegancko, dobra, w takim razie idziemy sobie w jedno miejsce, które chciałem wam pokazać i które chciałem sobie sprawdzić przy okazji, bo znajduje się ono dosłownie tutaj i jest jakaś taka dziwna maszyna, która, ała, powiększa rzeczy. A, to tą maszynę muszę naoliwić, to o to chodzi i wtedy będę mógł się powiększyć. Rozumiem, oni sobie tutaj piwo powiększają, ser, tu jakaś, to jest zbiornik propanu. A ja muszę coś wybuchnąć, wystać materiał wybuchowy innym materiałem wybuchowym, aha. Czyli w sumie taki propan mógłbym wysadzić jakimś, nie wiem, dynamitem albo czymś, nie? Przepraszam bardzo, czy znajdę tu jakiś inny materiał wybuchowy? Halo? Proszę się nie bać, słuchaj, proszę się nie bać, tu się nic złego nie stanie, chyba. Dobra, czekaj. Tutaj coś będziemy mieli. Moment. To jest jakaś inna butla, nie? Jest inna butla. A tutaj mamy paliwo. Czy paliwo będzie dobre do naoliwienia? Raczej nie. A tu jest jakiś olej? Co to jest? Kanka. What is kanka? Co to jest kanka? Dobra, nie, może tym będę mógł jakoś naoliwić. Ja dzisiaj mam misję główną na oliwienie i stanie się przepotężną kozą. Tak, to mam nadzieję, że mi się to uda. Czy tym można naoliwić? Przepraszam. Czy to jest do naoliwienia? Wydaje mi się, że nie. Dobra, to spróbuję czegoś innego. Ty, ale w sumie paliwo i butla z gazem, czy tam propanem, to powinny się wysadzić, ale... Pytanie, jak to zrobić w ogóle? Jakbym to jakoś... Czekaj, mam pomysł. Jakbym wziął to i uderzył jedno w drugie... O! Let's go! Udało się, o to chodziło. Dobra, co tu się, kurde, dzieje? Okej, okay, palę się! Z drogi! Dupsko mnie się pali! Dobra, okej, już się ugasiłem. Elegancko, no to w takim razie mamy to zrobione. Da się złapać policji, pojeździ wozem strażackim. O kurde, odbij się na trampolinie 10 razy. To jest, myślę, coś, co moglibyśmy zrobić. A co to? Co to jest? Ja chcę jakąś koronę tutaj. Czekaj, mogę odblokować jakoś? What is this? Dostępne tylko w trybie dla wielu graczy. To ja single player gram, panie. Dziemię tam dla wielu graczy. Co mnie interesuje wielu graczy? Ja gram solo, mordo. Ja gram solo. Dobra, bo musimy znaleźć w takim razie trampolinę i odbić się 10 razy. To jest, powiedzmy, cel na teraz. Mam wrażenie, że zrobiłem tutaj mały taki leciuteńki, taki ociupinkę mały chaosik. Wszystko się tutaj fajczy generalnie i ludzie wypadają jak muchy, tak? To na pewno nie ja. To ja widziałem. Czy ty żeś mi zdjęcie zrobił, przepraszam bardzo? Czy tyś mi zdjęcie... Chono tu, nie ma takiego robienia zdjęć, kurde. Co to z przyczajki takie? Zapytać chociaż, a nie? O, ty mendo, dobra, teraz się tutaj utopię normalnie w rzece. No i se tu będziesz leżeć, kuźwa. Przemyśl swoje postępowanie. Proszę mi nie robić zdjęć z ukrycia. Ja nie lubię, ja bardzo nie lubię. Dobra, wejdziemy sobie, myślę, tutaj... Podejść do drabiny, by po niej wejść. No ja wiem, tu są jakieś panele, wszystko fajnie. Okej, dobra, teraz pytanie brzmi: jak ja mogę naoliwić tamtą maszynę? Muszę znaleźć olej, ale najpierw zanim olej, to trzeba zrobić 10 kuźwa podskoków na trampolinie. To powinno być w miarę łatwe. Dobra, to zaczynamy. Raz, dwa. O kurde,
trzy and cztery and pięć. To trochę potrwa. Ja pierdzielak, to jest wysoko. Sześć. Kuźwa, to 10, to ja nie wiem, w kosmos wylecę normalnie. A, straciłem rachubę. 7, chyba 7. Okej, jeszcze 3, jeszcze 3. Łosiem. No, jesteś łosiem normalnie. I teraz 9. I jeszcze raz. Jeszcze ostatni raz, dobra. Lecę. Hop donk. Teraz freestylo, 360 no scope, normalnie, prawo, lewo. Ho. Bang, au. Wbiłem się w sufit, ale okej, udało się. Daj się złapać policji, lisz kogoś przez minutę. Przez minutę, żeby kogoś lizać? Co to jest, kuźwa, za wyzwanie dziwne w ogóle? Mordo, jakby, słuchaj. No co ci powiem, ale no słuchaj, no mam takie wyzwanie, nie? Mam wyzwanie, żeby przez minutę kogoś lizać. To jest bardzo dziwne, ale to jest Goat Simulator. To jakby... Ja sobie za ten czas kawusi się napiję, słuchaj. Wy w tym czasie możecie napisać komentarz, jak bardzo tęskniliście za Goat Simulatorem i co ewentualnie można jeszcze tutaj fajnego porobić. Normalnie robimy sobie dalej instynkty, czy też wyzwania. Jak zwał, tak zwał. A ja sobie liżę ziomeczka normalnie. Na razie mam wrażenie, że ta minuta trwa zarąbiście długo, ale spoko. Zobaczymy. Dobra kawusia, bardzo dobra kawusia. Ja dalej nawalam tutaj literką E, żeby lizać. Na i po pleckach, i po pleckach, na i po pleckach, na. Handlem go normalnie. Handlem go liżę, kuźwa. Wiecie co, ja muszę sobie sprawdzę instrukcję, co? Ja sobie sprawdzę instrukcję. Misje instynkty. Lisz kogoś przez minutę. Nie jest wyjaśnione, kurde, co zrobić. Ajajajajaj. Sprawdź, że 10 ludzi naraz wybuchnie. O, damn. To całkiem nieźle. Dobra, w ogóle ile mam teraz w tym momencie tych punkciorów? Ja mam ich... Gdzie to, kurde, było? Czekaj, kozi grud? Nie, to było tutaj. 24 tysiące. Okej, fajnie. A ile kosztowała świnia na przykład? 20 tysięcy. Wiecie co? Wydaje mi się, że ja muszę trzymać kogoś na języku przez minutę. No bo kurczę, lizać tak w sensie, żeby lizać, żeby ten to tak średnio. Dobra, co my tu mamy? Jakiś agregat, czy co to jest? Siema, nara, proszę mnie przepuścić. Tu gościu tańczy w ogóle przy wózku tym... przepraszam, o co chodzi z tymi wózkami? Czy to jest jakieś zebranie, czy... Okej, spoko. Jakby nie wnikam, bawcie się, róbcie co chcecie. W każdym razie, trzeba znaleźć jakiś środek naoliwiający. W sensie, żeby naoliwić maszynę. To podejrzewam, że no, najlepiej by było naoliwić jakimś, kurczę, no smarem albo czymś takim, nie? Ale, czy w ogóle tutaj coś takiego znajdę? Pytanie. Tu mamy co? To jest fosil. A to jest jakiś fossil fuel. Dobra, to nie, to jest po prostu jakieś paliwo, słuchaj. Dobra, to nie. Wydaje mi się, że tutaj typo w pobliżu nie będzie nic takiego, no bo to by było zbyt proste. Jest, dobra, chodziło o to, żeby trzymać kogoś przez minutę, dobra, językiem, a ja niepotrzebnie kuźwa wziąłem i nawalałem i lizem. Dobra, okej. Czy ja mogę użyć kosiarki? Czy ta kosiarka nie działa? Ta kosiarka chyba nie działa, ona wybuchła. Co tu się stało najlepszego? Joj. To na pewno nie ja. Dobra, musimy zobaczyć i poszukać, czy jest jakiś środek. Nowe zdarzenie, czas zbiorów. Co? Pomóż naprawić kombajn. Dzień dobry, witam serdecznie. W czym mogę pomóc? Ja jestem dobrą kozą naprawiającą, słuchaj, normalnie złota rączka, te sprawy. I właśnie tak. Jak mam naprawić kombajn? Co ja mogę zrobić, żeby naprawić kombajn? Poczekaj. No narzędzia to jest taka pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy. A druga rzecz to jest, co, wezmę młotek i przesuń się, panie, wezmę młotek. I normalnie upnę, dupnę w jedną, w drugą stronę. Jep. Nie, jak potrykam, to naprawię, co nie? Jakby to wtedy działa, nie? To nie zadziała tak? Ej, a jest jakiś opis tych misji, czy nie? Czy po prostu na zasadzie pomóż naprawić kombajn? Okej, spoko. Ale nie ma żadnej, po prostu żadnego wyjaśnienia, jak to zrobić dokładnie. Bo jedyne, co mi przychodzi do głowy, no to czekaj. Co tu w ogóle jest zepsute? Ale ja muszę oględziny tutaj przeprowadzić. Dzień dobry, pani koza. Tutaj, dobra, to sprawdzamy. Dobrze, okej, fajnie, wszystko. Tak, tutaj, do widzę. Oj, kto panu to tak spierdzielił? To panie, to tak nie może być, dobra. Tego nie wysunę, dobra. Czekaj, co my tutaj mamy? Tu jest kanka. Co to jest ta kanka dalej? Nie wiem, kuźwa, czy ja mogę to jakoś załadować, władować. Przepraszam bardzo, zgromadzonych państwa. Czy ktoś wie, jak naprawić kombajn? Bo ja bym bardzo chciał naprawić kombajn, ale nie wiem jak. Uwaga, bang!
Nie mogłem się powstrzymać, to jak widzę czerwoną beczkę wybuchającą, to po prostu, no coś, coś we mnie takiego, słuchaj, jest, że ja muszę po prostu wziąć i wysadzić. No, no nie wiem, no tak po prostu mam, to jakieś takie przyzwyczajenie dziwne, no. Wyjdzie w pranie. Dobra, czekaj, tutaj mam na przykład koła. Czekaj! Czy naprawienie kombajnu to na przykład może być wymiana kół? Moment, nie, no koła wydają się być raczej, kurczę, no w porządku, nie? Dalej się palę, ale w ogóle kto by się tym przejmował? No mam tę skrzynkę z narzędziami, ja myślałem, że skrzynkę z narzędziami na przykład, jak będę trzymał i jakoś... Oh damn, to chyba nie jest naprawienie kombajnu, coś mi się tak wydaje. Kombajn w ogniu! Kombajn w ogniu! Ty miałeś naprawić kombajn, Liaju, a nie go rozwal! Okej, dobra, wydaje mi się, że ja nie powinienem zajmować się naprawianiem kombajnów, okej? Okay? Ja podziękuję, nie, ja stąd idę. Yo! To było ciekawe doświadczenie, bardzo ciekawe doświadczenie. Co tu można coś uruchomić? Wodę, coś tego? Halo? Ja wszystko teraz wysadzam, dobra, ugaszę się przy okazji, bardzo dobrze, okej, okay, dobra. Zapamiętać, jak koza jest podpalona, to wszystko, co uderzy, no to eksploduje generalnie. No jakby dobrze wiedzieć, ja nawet nie wiedziałem, że koza ma takie właściwości. Tutaj co? Fanatyk wędkarstwa. Ja pierdzielę, ile tu jest zdarzeń, ale to jakieś wytłumaczenia powinny być. Co to jest? O, shit, to jest dynamit! Wait, przepraszam bardzo, co? O nie, to się teraz odpaliło. Halo, uwaga, przepraszam, bo ja dynamit wniosę, halo! Okej, okay. Tego nie zrobię. W dalszym ciągu rozkminiam, czym mógłbym naoliwić maszynę, bo bardzo chciałbym naoliwić maszynę, bo tam za to zadanie jest aż 5000 tych jakichś punkciorów, więc to też jest fajne. Ale daj się złapać policji, pojeździ wozem strażackim, spraw, że 10 ludzi naraz wybuchnie. To ja nie sprawdziłem, że 10 naraz ludzi wybuchło? Ej! Halo, jak tam było całe zbiorowisko? Dobra, muszę znaleźć większe zbiorowisko ludzi. Czekaj, mam pomysł, wezmę tą beczkę, nie? I z tą beczką będę biegł i jak znajdę jakąś dużą grupę ludzi, to wezmę i normalnie wysadzę, nie? Ja myślę, że to jest dobra opcja. Tak, to jest definitywnie... To nie ja! To tym razem nie byłem ja, przysięgam! To naprawdę nie byłem ja. Dobra, musimy znaleźć... Nie wiem, jak z tym naprawieniem kombajnu, to jest też mnie interesuje, ale wydaje mi się, że ten kombajn już nie będzie do naprawy. Nie, już się go chyba nie da naprawić. On już był wysadzony, wyniszczony, wybuchnięty, wszystko był, ale nie naprawiony. Przepraszam, czy jest to jakoś więcej ludzi na raz coś? Raz, masz, nie, za mało. Co to jest, konkurs na największą kukurydzę? Nie, na największy w ogóle owoc. Aha, no i fajnie, no to się bawcie. To ja nie przeszkadzam. Ja nie wiem, czy ja nie... tam się coś świeci. To... Wait! Tym można naoliwić, to jest... ja teraz się ślizgam, czekaj, mam pomysł. Czyli tym mogę naoliwić, moment. Mam genialny plan, zaraz wrócę tam po to tamto świecące, ale najpierw naoliwię. Ja jestem teraz cały naoliwiony, kuźwa, smarem, czy jakimś czymś. Czekaj, bo się tak ślizgam, że ja nie mogę w ogóle się zatrzymać. Kopyto do roślin, ja nie mam kopyta do roślin, ja słaby jestem w rośliny generalnie, ale czekaj, ja muszę wrócić na tamtą miejscóweczkę, żeby naoliwić maszynę i wtedy będę mógł stać się wielką kozą. To brzmi jak bardzo, bardzo fajny, misterny, szatański plan. Dobra, czekaj. Teraz rozumiem, że wezmę co? Wezmę tak i wezmę tak. Naoliwione! Ej, czekaj, udało się! Czekaj, jeszcze z drugiej strony. Moment, bo tu się ciężko przesuwa. Dawaj i... Naoliwione! Let's go! Czy to znaczy, że teraz mogę stać się wielką kozą? Czy to znaczy, że teraz, jeżeli przejdę przez to, stanę się wielką kozą? Yo! Ej, czekaj, bo ja jestem... Ale jestem teraz mniejszą kozą, a ja miałem być większą kozą. A, bo to z drugiej strony, czekaj. O, teraz jestem normalnej wielkości, dobra, czekaj, podejdę jeszcze raz. Moment. Jest, jestem większą kozą. Jak dużą kozą mogę się stać? Ja to muszę sprawdzić, to jest w tym momencie bardzo interesujące. Dobra, jestem jeszcze większą kozą. W ogóle przepraszam bardzo, ja teraz mam na plecach kamper. I jaki to ma sens? W sumie żaden, ale to jest Goat Simulator. Jako jestem dużą kozą, ja pierdzielę. Mogę jeszcze? Czy to ma jakiś w ogóle limit? Czekaj, jestem większa czy nie jestem? Wydaje mi się, że jestem. Jestem tak odrobinkę. Nie, no jest, jest normalnie różnica. Czekaj, jeszcze. Będę King Kongiem kozą. Będę normalnie Godzilla koza.
Będę większy od kampera, słuchaj. Normalnie będą mogli ludzie na plecach u mnie mieszkać, słuchaj. Ej, bez kitu, to się dalej powiększa. Ja nie wiedziałem, że to jest w ogóle możliwe. Halo? Ja jestem wielkości kampera już teraz. Ej, czy to ma jakiś limit? Bo ja już kamerę niedługo nie będę mógł oddalać w ogóle. Jo pierdziele. Jeszcze większa koza. No i kuźwa, dobra, no i się będę... O, jak ja wolno się poruszam generalnie, nie? Im większy jestem, tym się wolniej poruszam. Czy ja mogę kamper teraz na przykład... Nie, nie mogę, no ale... Na plecach już mam taki kamper jak... Jak ten taki, wiesz... Ty, ale tu nie ma limitu żadnego w ogóle, ty! Co jest grane? Halo! Przecież ja już jestem tak duży, że ja się w kamerze nie mieszczę, ty! Jest jakieś wyzwanie powiększenie, nie wiem, 20 razy, czy coś? To bym przy okazji zrobił. Ej, ja pierdzielę! Jestem większy od kampera! Nie mogę już bardziej oddalić kamery. Ja nie wiem, czy to jest takie dobre. Dobra, może starczy, czekaj. Ja nic nie widzę, kuźma, prawie co? What the hell? Aha, bo ja się wspinałem po tym, dobra, super fajnie. Ty, czekaj, mogę się ślizgać. Moment, wejdę. Wejdę, czekaj, wejdę. Ślizgaj się. Czekaj, Ło, jadę! Ślizgaj się i jadę! Wielka różowa koza z kaloszami, z kamperem na plecach i z hantlem po prostu w pysku. No to jest... Ja się tu nie zmieszczę w ogóle, ty ej. Ty, za małą wioskę macie generalnie, nie? Jakby... Tak ociupinkę, nie? Co ja mam... Co ja... Dźwięk powinien być bardziej dowalony, takie brrr, powinno być takie potężne, wielkie ble. Dobra, generalnie wydaje mi się, że troszeczkę utknąłem teraz w tym trybie. I nie wiem, co zrobić. Chciałbym naprawić kombajn, możecie mi napisać przy okazji w sumie, jak naprawić kombajn. Udało się nauliwić maszynę, więc spoko. I generalnie, no jak zrobić te wszystkie takie różne rzeczy, bo to trzeba się domyślać, słuchaj. I ja bym chciał mieć jakąś taką instrukcję z waszej strony. Także ja idę się pomniejszać, bo jestem tak zarąbiście duży, że nie idzie kurde w to grać. I myślę, że zobaczymy się po prostu na spokojnie wtedy w następnym odcinku, tak. Także wielką, różową, przepotężną kozą się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się już niebawem w kolejnych odcinkach na moim kanale. A teraz muszę się tak ze 20 razy pomniejszyć, żeby być znowu normalną kozą. Także chwilę to zajmie, ale już moja w tym głowa. Dziękuję jeszcze raz serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Do następnego, trzymajcie się i pa, pa!